Dziwiam przekażę, przedstawię nowe zakupy, zanim pokażę model kartonowy nowy. To tutaj tutaj akurat mam, czekałem na te wózki Emaglemos. U pułkownika jest tańsze niż na Olsk. Na Olsk kosztują jeden wózek 3 zł, u pułkownika na Allegro po 2 zł jeden wózek. Tu mam kupione wózki, to będę mógł już tego kibelka sobie dokończyć. Nagram też, teraz będę mógł też nagrać filmik o wadach Emaglemos i jak ja u mnie to rozwiązałem. Także taki filmik też przygotuję dla jednego znajomka. To te wózki potrzebowałem. Emaglemos ja właśnie kupuję do samoróbek. Tak samo tu widzimy wózki Emaglemos w modelu kartonowym, piętrowym, Koleje Mazowieckie. Tylko tutaj mamy akurat koła wymienione na koła Pico stare. A jak są koła Pico, to nie muszę mieć tych podkładek. Tutaj może jeszcze raz pokażę ten wagon. A więc tak, jeżeli ja mam ten wózek Emaglemos taki, tutaj widać te podkładki? O, widać podkładki. To jeżeli mam zostawione koła oryginalne Emaglemos, to ja właśnie te podkładki wklejam sobie tak, jak pokazywałem, jak kleiłem podwozie do członu RA kibelka. A tu gdzie mam koła wymienione na przykład na Pico, to tych podkładek dawać już nie musiałem, nie? No ale tyle razy wymieniać koło to masakra, no wiadomo, że tutaj mamy na przykład kolejne wózki, kupić osobno koła, to raczej nie, dlatego podjąłem decyzję, że już koła nie będę kupował z pikowskich i tak innych, tylko będę te podkładki sobie robił i też fajnie się prezentuje z podkładkami i koła się nie wywalą. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mi koleżanka kupiła, bo chciała mieć na makiecie różne kolorowe kwiatki, to są też od pułkownika, mamy kwiatki żółte, fioletowe, takie białe, takie one są takie różowawe i za tą naklejką mamy czerwone. No i żonka jako bardzo lubi morze, to wzięła takie sobie parasolkę z leżakami, siedzeniami, to ale to nie pójdzie na moduł, tylko akurat parasolka z siedzeniami to pójdzie tam na tym skwarek morza. Tam mam jeszcze takie coś porobione. No wiadomo, krzewy, krzaczki, no to kwiatuszki pójdą na gdzieś na modułek na pewno. Tutaj mamy gratisy trochę od pułkownika. Pułkownik zawsze gratisy daje. Tutaj mam taką posypkę ciemnozieloną, posypkę jaśniejszą, trawę. To wszystko na moduł pójdzie. I taką posypkę średnią. Tam 3 odcienie. I tu jest kilka gratisów od pułkownika. Zaraz zobaczysz w ogóle, co to jest. Dam na chwilę na pauzę. Powyciągam to z tego. Te gratisy wszystkie. A więc już mam to odpakowane. To są tak, 2 drzewka. Takie małe drzewka, choinki. To też pójdzie na moduły. Taka trawka. Troszkę kępy trawek. Też na moduły pójdzie. Latareczka. No chociaż z gratisów to jedynie z latareczek nie jestem zadowolony. A tam poświetlenia mieć nie muszę, a tak jakąś chatkę muszę zaś podświetlić. I kawałek takiej trawy matowe. Ja taki, przykład takiej trawy, to ja to nie lubię, wolę mieć posypkę, no ale już mam taką trawę, dostałem gratis, no to gdzieś na moduł się ją rzuci. Akurat mamy gratis napisane. I teraz wam pokażę model kartonowy. No i mamy model kartonowy SM42, stonka PKP Energetyka, pociąg techniczny. Jest to tak zwana wycinanka dla najmłodszych, dla dzieci, ale mimo to ja sobie postanowiłem ją kupić, skleić. Oczywiście będzie w wersji jeżdżącej, ale bez napędu. To, że to będzie naklejone na plexi, będzie wycinka zrobiona. Taki to właśnie jest model. On jest bez szkieletu, taki zwykły, taki skrzyneczkowy, jak to mówią, pudełkowy. Taki model do sklejenia, bardzo prosty. Także ja też nie będę robił tej balustrady, tylko zrobię to, jak tu jest w tym modelu pokazane, czyli coś takiego jak to.
A co to wkleję i tam, balustradę nie będę z metalu robił, tam tylko ten kartonowy ze sklejem też fajnie będzie wyglądać, bo jest to pokazane gdzieś na jakimś zdjęciu, jak model jest sklejony. Dwa wagony techniczne, to jest trochę inny wagon, także to też będę miał podwozie z plexi i karton będzie wklejony. O, tu jest pokazane właśnie, jak to model sklejony będzie wyglądał. Także ja też taką balustradę sobie zrobię, tak jak tu jest w oryginale. Nic nie będę zmieniał. Nie będę robił wersji jeżdżącej z silnikiem, dlatego że kupować... Zdrowie! Bo kupował nie będę lokomotywy. Tu by pasowała taka lokomotywa, jak ja mam te BR-110 albo PW-100, czteroosiowe, takie małe, krótkie lokomotywy, ale szkoda mi ich, a kupować... Tylko dla silnika takie lokomotywy nie będę, bo też szkoda. Na zdrowie! Bo też szkoda. Tu jest pokazane, jakie modele się do tej pory ukazały. Sklej model. Ale mnie tam te ZT nie interesują. Ale stonkę, tą żółtą PKP Energetyka, to zawsze chciałem mieć, marzyłem. To będę chociaż miał kartonową. Ale zrobię sobie wersję jeżdżącej bez napędu. Do pomocy będzie pchała go. Będzie ciągła go. Żółta Ludmiłka, także będzie też się fajnie prezentować na makiecie. Tylko pierwsze muszę teraz skończyć tego kibelka. A to oznacza, że pociąg pancerny pójdzie na dalszą, na dalszy plan, bo tam będzie całkowicie wersja jeżdżąca z silnikiem, dlatego na razie nie będę kleił tego pancernego, a przerzucę się od razu po kibelku na tą stonkę. Także będzie fajny model wersji jeżdżącej. A że będzie grzać, także mam już te wózki do tego zestawu kupione, Emaglemus. Także teraz przygotuję filmik, nagram właśnie, jakie wykryłem wady w tych Emaglemus, jak je rozwiązałem u mnie na makiecie, w ogóle w modelach. Znaczy jedna z tych wad, to właśnie tak jak mówiłem, jest to już, to jest właśnie te kółka mi wyletywały. Po 2 latach jazdy, znaczy jadę na makiecie, nagle patrzę, kółko wylatało. No to zacząłem wymieniać koła na koła pikowskie. Też stare, plastikowe, niektóre są metalowe, już nie będę kupował nowych kół. Bez sensu, szkoda kasy. Tu mam na przykład koła plastikowe, chyba mi się wydaje, czy metalowe. Nie, tu mam metalowe, tak. Tu akurat mam na tych kolejach mazowieckich mam koła metalowe. I piko. Jedynie właśnie robię, jak mam koła Emaglemus oryginalne, to te podkładki. No jak się te czubki wyrobią, to z tych kół, to akurat te podkładki są z 2 stron i fajnie trzymają te koła. I już nie mam problemu z tymi kołami, nie? Już mi nie wylatują. No to tyle. Aha, jeszcze tu mam kalkomanię kupioną. Jedna taka arkuszek po 2 zł. Ale to też za kalkomania jest też przygotowane do Ludmiłki. Jak do Ludmiłka przyjdzie z modernizacji, z kapitalki, to będę malował, a potem będę robił okleinę z tej kalkomanii. Może się uda, może się nie uda, zobaczymy. Ale mam taki, jak to mówił Murgrabia, plan antydelikatny. Tajny, antydelikatny plan. I zobaczymy, jak przyjdzie. Dobra, teraz będę sykleił tą, kończył tą część kibelka przednią, czyli RA. To do następnego.